Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Barbara mieszkała w centrum stolicy, ale wcale nie wyglądała na osobę z towarzystwa. Zwykle nazywano je szarymi myszkami. Na swoje 25 lat wyglądała dużo starzej. Od dzieciństwa mała Barbara była wycofanym dzieckiem. Jej matka, Henryka, miała nieudane małżeństwo. Jeszcze przed narodzinami dziecka zaniedbujący ją mąż zniknął z jej życia, a kobieta musiała wrócić w rodzinne strony. Sama wychowywała się bez ojca i taki sam los czekał jej córkę. Babcia Barbara Agnieszka owdowiała, gdy jej córka miała zaledwie 4 lata. Jej mąż został potrącony przez samochód na przystanku autobusowym i zmarł przed przyjazdem karetki. Barbara, podobnie jak jej matka, miała surowe wychowanie. Agnieszka miała surowe wychowanie. Zahartowana przez postsowieckie poglądy na życie, trzymała w ryzach nie tylko córkę, ale i wnuczkę. Dziewczynce nie było łatwo, została pozbawiona wielu radości dzieciństwa. Zawsze kładziono nacisk na naukę i właściwe wychowanie. Kiedy inne dzieci biegały po podwórku, ona siedziała w domu i czytała książki. Czego można się z nich nauczyć? Często powtarzała jej babcia, gdy Barbara obserwowała z okna bawiące się dzieci z sąsiedztwa. Robią głupie rzeczy. Próbowaliśmy pomóc rodzicom, ale oni biegali w te i z powrotem jak szaleni. A mała Barbara chciała biegać z tymi beztroskimi dziećmi, ale nawet nie poszła do przedszkola. Kiedy się urodziła, jej mama po kilku miesiącach musiała iść do pracy, bo z renty po babci nie dało się wyżyć. Musiała znaleźć pracę jako pielęgniarka w szpitalu i stale brać dodatkowe zmiany, aby zarobić więcej pieniędzy. Babcia całkowicie wzięła na siebie wychowanie wnuczki. Matka po prostu nie miała na to czasu. Już w wieku 5 lat dziewczynka płynnie czytała i dobrze liczyła. Agnieszka miała bardzo słaby wzrok, ale jakoś udawało jej się wszystko zauważyć. Małej Barbarze nigdy nie udało się oszukać babci. W okularach z wielkimi szkłami przypominała wnuczce żółwia z kreskówki. Barbarze ciężko było w szkole. Inne dzieci ciągle się z niej wyśmiewały. Ponieważ jej rodzina była biedna, ubierała się bardzo prosto. Kiedy w okresie dojrzewania dziewczęta zaczęły używać kosmetyków, bała się nawet wspomnieć o tym w domu. Nie chodziła też na dyskoteki. Najłatwiej nauczyć się kręcić tyłkiem, powiedziała surowo Agnieszka. Idź piec placki, naucz się gotować zupę. Przyda ci się w życiu. Matka Barbary nie do końca podzielała poglądy matki na życie, ale nie śmiała się jej sprzeciwiać. Kiedy Barbara została doprowadzona do łez przez moralizatorstwo babci, milczała. Dopiero później, w swoim pokoju, gdy Agnieszka już zasnęła, tuliła córkę do siebie i starała się ją pocieszyć. Córeczko, nie obrażaj się na babcię, ale ona taka jest. Ona i tak nas kocha i nie chce nas skrzywdzić. Rozumiem. Barbara odpowiedziała płacząc. Ale nie możesz być taka bezduszna. Ona jest taka nieczuła. Mieszkanie Barbary znajdowało się w starym, 5-piętrowym budynku, zagubionym wśród nowych zabudowań. 2 duże pokoje były całkowicie wypełnione meblami i mnóstwem bibelotów, na wypadek gdyby się przydały. Ona i jej matka zajmowały jeden pokój, podczas gdy jej babcia dominowała w salonie. Barbara była w 9 klasie, kiedy pewnego ranka ona i jej matka odkryły, że babcia nie oddycha. Przerażone wezwały karetkę. Lekarz musiał tylko stwierdzić zgon. Na pogrzebie nie było prawie nikogo, nawet sąsiedzi nie lubili Agnieszki. Uważano ją za bardzo szkodliwą i skrupulatną. Barbara, choć często miała do niej pretensje, bardzo boleśnie przeżyła jej stratę. Brak babci odczuwała teraz we wszystkim. Dziewczyna musiała przejąć niemal wszystkie obowiązki w domu, bo matka była bardzo zmęczona pracą, a na gotowanie i sprzątanie po prostu nie starczało jej energii. A sprawy finansowe były smutne. Musieliśmy oszczędzać na wszystkim. W takich chwilach tęskniła za babcią, a wcześniej jakoś tego nie zauważano. Po ukończeniu 9 klas Barbara poszła do koledżu, aby studiować zarządzanie towarami. Szkoła znajdowała się niedaleko ich domu, a wybór padł na nią głównie dlatego, że matka stanowczo odmówiła córce wyjazdu dalej niż do sąsiedniej dzielnicy. Dziewczyna lubiła się uczyć i była najlepszą uczennicą w grupie. Chłopcy nie zwracali na nią uwagi, w ogóle nie przejmowała się swoim wyglądem. Mimo wysokiego wzrostu była bardzo szczupła. Na jej bladej twarzy lekko zapadnięte szare oczy nie pasowały do lekkiego garbu na nosie i cienkich ust. Jej włosy były prawie białe i zawsze splecione w warkocz, odsłaniając zauważalny kosmyk włosów.
W tym wieku naprawdę chciało się zwrócić na siebie uwagę płci przeciwnej, ale niestety. Na studiach Barbara poznała Amalię. Była całkowitym przeciwieństwem jej samej. Aktywna, zawsze elegancko ubrana, z makijażem i smugą drogich perfum ciągnącą się za nią. Faceci robili wszystko, by zwrócić na siebie uwagę tej osoby. Dziewczyna pochodziła z zamożnej rodziny, ale nie chciała się uczyć, więc jej rodzicom z trudem udało się zmusić ją do wstąpienia przynajmniej do koledżu. Pomimo tego, że była niezwykle rozpieszczoną dziewczyną, miała jedną bardzo ważną cechę. Nie oceniała ludzi po ich wyglądzie czy statusie społecznym. Ważniejsze było dla niej to, jaka dana osoba jest w środku. Była prawdziwą bojowniczką o sprawiedliwość. W ich grupie zabronione były wszelkiego rodzaju kpiny i psikusy wobec kolegów z klasy. Barbarę polubiła od razu i to nawet nie dlatego, że chciała wyglądać jeszcze atrakcyjniej na jej tle. Widziała w niej coś prawdziwego, bez patosu i zbędnego blichtru. Cześć, powiedziała, podchodząc do Barbary podczas pierwszych dni zajęć. Zapoznajmy się, mam na imię Amalia. Cześć. Barbara odpowiedziała i rozejrzała się, aby upewnić się, że jest adresatem. Jestem Barbara. Miło mi cię poznać, odpowiedziała Amalia. Musisz być z jakiejś prowincji? Dlaczego tak myślisz? Barbara była zaskoczona tym przypuszczeniem. Rozejrzyj się, powiedziała Amalia. Tak skromnych Moskali jeszcze nie spotkałam. Myślisz, że rozmawiasz teraz z jednym z nich? Powiedziała Barbara, chowając warkocz za plecami. Może sama nie chcę wyglądać jak inni Moskale. Mówisz poważnie? Amalia była zaskoczona i dotknęła ramienia Barbary. To się dzieje naprawdę. Tylko ty ubierasz się, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Gdzie znalazłaś ten strój? W szafie babci? To nie jest śmieszne. Barbara zrobiła obrażoną minę. Moja babcia zmarła pół roku temu i wszystkie jej rzeczy rozdaliśmy potrzebującym. Przepraszam, nie chciałam cię urazić, powiedziała Amalia pojednawczo. Mam wiele rzeczy, których nie noszę. Jeśli chcesz, dam ci je wszystkie. Jesteśmy prawie tak samo zbudowane. Nikt nie zapamięta mnie w tych ubraniach, więc możesz je nosić. Nie obrażę się, Barbara odpowiedziała. Zdaję sobie sprawę, że ubieram się gorzej niż inni. Nie mamy możliwości kupowania ładnych rzeczy. Zawsze bierzemy to, co jest tańsze. Mama pracuje sama, a wiadomo, ile wyniesie stypendium. Dzięki za propozycję, ale mama pewnie nie pozwoli mi ich wziąć. Mimo wszystko powinnaś zapytać. Amalia nalegała. Nie musisz za nie płacić. Nawet sama przywiozę ci je do domu. Możesz mi tylko podać adres? Tata nie pracuje? Dobrze, zapytam. Barbara odpowiedziała. Ja nawet nie mam ojca. Nie mów tak dalej. Amalia przerwała jej. Nie warto dotykać najdelikatniejszych strun duszy. Chodźmy do domu, widzimy się jutro. Po zajęciach Barbara wróciła do domu w wyśmienitym humorze. Posprzątała mieszkanie, ugotowała obiad i zasiadła do nauki. Jej matka wróciła do domu, gdy robiło się ciemno. Widząc zadowoloną minę córki, zapytała zmęczonym głosem. Wygrałaś milion? Cześć, mamo. Nie, oczywiście, że nie. Jesz kolację? Barbara odpowiedziała. Ja będę, powiedziała Henryka. Przebiorę się, wezmę prysznic i zaraz będę. Ugotowałam zupę, usmażyłam grzanki z masłem, powiedziała Barbara jeszcze gorąca. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Powiedziała jej matka, uśmiechając się lekko i wyszła do salonu. Po śmierci babci Barbara miała teraz własny pokój, a jej matka przeniosła się do salonu. Relacje Barbary z matką zawsze były dobre. Prawie nigdy się nie kłóciły. Ale ostatnio Barbara zaczęła zauważać, że jej matka staje się podobna do babci, albo ze zmęczenia, albo z niezadowolenia z własnego życia. Mama. Barbara odwróciła się do niej, gdy matka usiadła do kolacji. Poznałam tę dziewczynę na studiach. Jest bardzo miła. Ma dużo niepotrzebnych rzeczy i zaproponowała, że mi je da. Nie miałabyś nic przeciwko, prawda? Nie masz się w co ubrać? Matka zapytała agresywnie. Po co ci rzeczy innych ludzi? Mam tylko to, czego nie mam. Barbara powiedziała smutno. Wszyscy dobrze się ubierają, ale ja od lat noszę to samo. Po co zwracać na siebie uwagę? Sprzeciwiła się jej matka. Jeśli chodzi o chłopców, to kto tego potrzebuje, polubi cię taką. Mamo, ale ja naprawdę chcę. Barbara nie przestawała błagać. Będę nosić tylko te rzeczy, które mi pozwolisz. W porządku, weź to, powiedziała jej matka. Jestem bardzo zmęczona, idę się położyć. Jutro znowu muszę wcześnie wstać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
Barbara rzuciła się matce na szyję i zaczęła ją całować. Uspokój się. Henryka powiedziała surowo. Zobaczę, co się dzieje. A ja się zastanawiałam, co ty robisz. Następnego dnia Barbara powiedziała Amalii, że może odzyskać swoje rzeczy, ale pod warunkiem, że nie będzie wśród nich nic szczególnie prowokującego. Nie mam żadnych. Amalia uśmiechnęła się. Widać, że jestem fanką klasyki i nie ubieram się tak tylko, gdy idę na uczelnię. Lubię surowy styl, można się wyróżnić fryzurą i makijażem, a nawet jakimiś jaskrawymi dodatkami. Jestem bardzo zainteresowana słuchaniem ciebie. Barbara powiedziała z zachwytem. W domu nie wolno mi było rozmawiać o takich rzeczach. Jedynie potajemnie oglądałam pokazy mody w telewizji. Trzeba iść z duchem czasu, odpowiedziała Amalia. Inaczej trudno będzie odnaleźć się we współczesnym świecie. Nauczysz mnie, jak być na czasie? Zapytała Barbara. I nie musisz wyglądać krzykliwie. Amalia kontynuowała. Najważniejsze to umieć się zaprezentować. Ja też chcę się tego nauczyć, powiedziała Barbara. Od tego czasu dziewczyny stały się przyjaciółkami. Były zupełnie inne, ale to właśnie je łączyło. Nie na darmo mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają. A tutaj w grupie nie mogli zrozumieć, jak Amalia może przyjaźnić się z kimś takim jak Barbara. Nie było o czym z nią rozmawiać, a wychodzenie z nią publicznie było krępujące. Tej samej nocy do mieszkania Barbary zadzwonił dzwonek. Otworzyła drzwi i zobaczyła Amalię, za której plecami stał wysoki i postawny mężczyzna z paczkami. Weź prezenty, powiedziała Amalia i gestem nakazała asystentowi przynieść paczki. A to kto? Zapytała Barbara, kiwając głową w stronę mężczyzny. Kierowca mojego ojca, Bogusław, odpowiedziała Amalia. Przepraszam, sama zobaczysz, ale muszę już iść. Chcę jeszcze zrobić zakupy. Dziękuję bardzo tobie i twojej asystentce, krzyknęła za nimi Barbara. Nie ma za co. Głos Amalii był ledwo słyszalny. Barbara nie mogła się doczekać, aż rozpakuje torby i przymierzy całą ich zawartość, ale musiała poczekać na matkę i uzyskać jej zgodę na każdą rzecz. Zajrzała tylko do małej torebki w kształcie kuferka. Było tam mnóstwo kosmetyków, kremów i mnóstwo buteleczek, których Barbara nie widziała nawet w telewizji. Zaczęła wszystko dokładnie oglądać, a tam znalazła 3 buteleczki perfum. Nigdy nawet nie słyszała takich zapachów od przechodniów. Były delikatnie słodkie, z lekkimi nutami owocowo-cytrusowymi, ale każdy z nich był przyjemny na swój sposób. Spryskała nadgarstek odrobiną z jednej buteleczki, a aromatyczny zapach natychmiast rozniósł się po całym domu. Klucz przekręcił się w dziurce od klucza i jej matka weszła do mieszkania. Jak zwykle niosła torby i wyglądała na zmęczoną. Co tak ładnie pachnie? Zapytała. Mamy gości? Nie, odpowiedziała Barbara. Amalia przyszła i przyniosła swoje rzeczy. Ile perfum na siebie wylała, żeby zostawić taki zapach? Wtrąciła zaskoczona matka. Dała mi te perfumy. Prysnęłam tylko trochę na rękę. Barbara podniosła dłoń do nosa matki. Słyszysz? Nie musisz podsuwać mi ręki pod nos, powiedziała matka. Nie jestem głodna, jeśli w ogóle. Rozpakuj torby, wezmę prysznic i przejrzę rzeczy. Widzę, że jesteś chętna. Barbara położyła na sofie zawartość 3 ogromnych toreb. Były tam najróżniejsze rzeczy, nawet zimowa kurtka puchowa i kilka par butów. Usiadła i spojrzała na górę rzeczy. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie miała tyle rzeczy. W końcu jej matka wyszła spod prysznica. Mamo, zobacz ile tego. Barbara nie mogła ukryć zachwytu. Są nawet buty. Śmiało i zaczynaj. Powiedziała matka i usiadła na krześle. Wybierajmy. Barbara przymierzyła absolutnie wszystko. Wszystko było w idealnym stanie i pasowało. Ku jej zaskoczeniu, matka niczego nie odrzuciła. Ona i Amalia miały nawet ten sam rozmiar stopy. Teraz do noszenia, nie do noszenia. Zadowolona matka powiedziała. Powiedz dziewczynie, że bardzo ci dziękuję. W jednej z moich toreb jest pudełko czekoladek. Podarował mi je wdzięczny pacjent. Weź je i daj Amalii. Mamo, nie przeklinaj. Barbara powiedziała ostrożnie i wyciągnęła zza pleców kosmetyczkę. To nie tylko kosmetyki. Dużo kremów i perfum. Wiesz, jaki mam stosunek do kosmetyków. Możesz używać wszystkiego, ale tylko tak, żebym tego na tobie nie zauważyła, powiedziała mama. Pokaż mi, co tam jest. Może wybiorę coś dla siebie. Wszystko jest prawie nowe, więc będziesz nosić swoje ubrania po wypraniu, rozumiesz? Jasne, mamo. Barbara zgodziła się i zaczęła wybierać rzeczy do prania. Mogę teraz zrobić część prania? Rób, co chcesz,
Ja tylko odpoczywam. Zrób mi miejsce na kanapie. Trzeba było pościelić łóżko, tak się rozsypujesz, głupia mała. Powiedziała niegrzecznie łagodna matka, przecierając oczy i ziewając w tym samym czasie. Następnego dnia Barbara poszła na uczelnię w nowym ubraniu. Czarna, półprzezroczysta sukienka z długim rękawem podkreślała jej szczupłą sylwetkę. Pasowały do niej sznurowane, lakierowane buty. W takim stroju wyglądała jak modelka z wybiegu. Jedynie jasno-beżowy żakiet psuł całą stylizację. Jej i tak już blada twarz wyglądała na jej tle bezbarwnie. To co innego? Amalia dogoniła Barbarę przy wejściu na uczelnię. Mogłabyś zmienić fryzurę i makijaż. Mogłabyś wyjść za mąż. Nie żartuj sobie z tego. Czuję się niezręcznie w tym stroju. Nie jestem do niego przyzwyczajona. Powiedziała Barbara, obawiając się reakcji kolegów z klasy. Myślałam o lekkim makijażu. Spójrz na przemienione brzydkie kaczątko. Usłyszała, jak wchodzi do auli i od razu zauważyła, jak Amalia potrąca torbą jedną z koleżanek z klasy. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Amalia zapytała surowo i pokazała pięść. Tak będzie lepiej. Uważajmy na siebie, dobrze? 3 lata studenckiego życia minęły, a obie dziewczyny stały się grube jak złodzieje. Amalia pokazała przyjaciółce, na czym polega współczesne życie. Oczywiście nie w sensie dosłownym, bo matka Barbary była przeciwna jakimkolwiek rozrywkom. Przyjaciółki chodziły do siebie do domu i tam oglądały w internecie, co robi dzisiejsza młodzież. Barbara wciąż miała telefon na guziki, a kupno tabletu czy laptopa nie wchodziło w grę. Jakże się ucieszyła, gdy na 18 urodziny mama podarowała jej nowoczesny telefon. Dziękuję bardzo. Barbara była zachwycona. Ale skąd wzięłaś tyle pieniędzy? Trochę zaoszczędziłam, a resztę dołożyła twoja Amalia. Wzdychając, matka odpowiedziała. Namówiła mnie ty drzazgo, żebym dała ci prezent dla nas obu. Barbara była w niebo wzięta. Miała też szczęście, bo po ukończeniu koledżu niemal natychmiast dostała pracę. Została zatrudniona jako kasjerka w supermarkecie, w którym odbywała staż. Ponadto praca była blisko domu, więc wydawało się, że jest to coś, na co można czekać z niecierpliwością. Ale wiadomość, że Amalia opuszcza kraj, po prostu wytrąciła Barbarę z równowagi. Nie mogła sobie wyobrazić życia bez swojej przyjaciółki. Przyszła prosto do pracy, aby się pożegnać. Będziemy w kontakcie, będziemy w kontakcie. Zapewniła przyjaciółkę. W końcu przyjadę w odwiedziny. Od dziecka marzyłam o życiu za granicą i to jest moja szansa. Rozumiem. Barbara odpowiedziała ze smutkiem. Będę bardzo tęsknić. Dziewczyny pożegnały się serdecznie, Barbara wróciła do pracy, a po swojej zmianie pojechała do domu. Nie zauważyła, jak zmieniła się jej matka. Zaczęła dbać o siebie, wyglądała na szczęśliwą i wcale niezmęczoną. Mamo, wszystko w porządku? Zapytała Barbara. Jestem smutna. Amalia odeszła. Nie bądź smutna, powiedziała mama. Nie sądziłam, że to się tak potoczy, ale muszę ci wszystko powiedzieć. Mam mężczyznę. Przez twoją babcię nie mogłam ułożyć sobie życia, a chciałam szczęścia kobiety. Ma na imię Sylwester. Był na naszym oddziale przez kilka miesięcy. Zawsze mu pomagałam. Zbliżyliśmy się do siebie, ale nie aż tak. Myślałam, że spotkałam tego jedynego, ale po wyjściu ze szpitala po prostu odszedł i nawet się nie pożegnał. A potem wrócił rok później. Możesz w to uwierzyć? Powiedział, że myślał o mnie przez cały ten czas. Poprosił mnie o rękę, a ja się zgodziłam. Mieszka w regionie moskiewskim. Pracuję jako taksówkarz. Wprowadzam się do niego. Jesteś dorosłą dziewczyną. Ufam ci całkowicie i zostawiam cię ze spokojem na farmie, jak to mówią. Razem z babcią dałyśmy ci naprawdę dobre wychowanie. W taki oto sposób Barbara została opuszczona tego samego dnia przez dwie najdroższe osoby w jej życiu. Nie obraziła się i wierzyła, że każdy ma prawo być szczęśliwy i podążać za swoimi marzeniami. Ale w jej życiu te dni niczym nie różniły się od wakacji. Jedynym ujściem była jej praca. W ciągu dnia mijały ją setki ludzi, a ona z ciekawością obserwowała zachowanie każdego z nich. Niektóre twarze regularnie migały jej przed oczami i nawet zwracała się już do nich po imieniu. Tylko nowi goście wzbudzali jej szczególne zainteresowanie. Jeśli to możliwe, oglądała ich od stóp do głów, nie wiedząc, co chciałaby w nich zobaczyć. Pewnego dnia do jej kasy podszedł wysoki, przystojny facet. Barbara wybiła towar i dała mu czek. On grzebał w torbie i wyciągnął tabliczkę czekolady. Z jakiegoś powodu wyglądasz bardzo poważnie. Zauważył i wręczył Barbarze tabliczkę czekolady. Mówią, że słodycze stymulują hormon radości.
zjedz wszystko na raz. Wrócę jutro i sprawdzę, czy zadziałało. Nie, dziękuję. Odparła Barbara i zaczęła sprawdzać towar następnego klienta. Jestem w pracy, nie mam czasu na zabawę, a przecież stać mnie na to, żeby samemu kupić tabliczkę czekolady. Facet odszedł, ale z jakiegoś powodu Barbara miała ochotę pójść za nim. Polubiła go i żałowała, że nie wzięła tabliczki czekolady. Nie powinna była, a wtedy znajoma postać znów pojawiła się przed nią. Właśnie wtedy facet wręczył jej klucz do schowka i wyszedł. Może zmienisz zdanie pod koniec zmiany. Dziękuję. Barbara powiedziała prawie szeptem. Nie mogła się doczekać końca zmiany. Zdała sobie sprawę, że tabliczka czekolady, której nie chciała wziąć, czeka na nią w szafce, ale otworzyła szafkę i wyjęła tabliczkę czekolady, zanim poszła do domu. Wraz z nim na podłogę upadł zmięty kawałek papieru. Pomyślała, że mógł to być paragon, ale nie chciała zostawiać śmieci, więc podniosła go i schowała do kieszeni. To była jej ulubiona mleczna czekolada. W dzieciństwie nie rozpieszczano jej słodyczami, więc za każdą wypłatę kupowała sobie tabliczkę czekolady lub słodycze. Spokojny spacer do domu zajął Barbarze około 10 minut. Wsunęła rękę do kieszeni, wyciągnęła kartkę, która wypadła jej z szafki i chciała ją wyrzucić. Nie wiedziała dlaczego, ale miała ochotę ją rozwinąć. Jakież było jej zdziwienie, gdy okazało się, że to nie czek, a liścik. Mam na imię Błażej. To jest mój numer telefonu. Chciałbym cię lepiej poznać. Jeśli to nie kłopot, zadzwoń do mnie. Barbara była zaskoczona jego zawartością. Nie mogła zrozumieć, dlaczego tak niedbale włożono ją do szafki. Może włożył ją tam facet, a może wypadła komuś z torby. Nie odważyła się zadzwonić pierwsza. Nie wiedziała, czy notatka należała do kogoś innego. Ale ten kawałek papieru nie dawał jej spokoju i spędziła pół nocy, analizując w głowie jego treść. Rano, jak zwykle, Barbara poszła do pracy. Przez cały dzień zastanawiała się, czy facet, który dał jej tabliczkę czekolady, to Błażej z karteczki, czy nie. Pod koniec dnia znów pojawił się przy jej kasie. Cześć, pomyślałem, że może nie zauważyłaś mojej notatki i postanowiłem przyjść jeszcze raz, powiedział. Cześć, Barbara odpowiedziała. Tak, nie mam w zwyczaju dzwonić na nieznane numery, a więc Błażej to ty? Zgadza się, już to sobie uświadomiłem, powiedział Błażej. Pewnie dojeżdżasz do pracy. Mówiono mi, że łatwiej związać się z Moskwianinem, bo są łatwiej dostępni. Śmiem twierdzić, że się myliłeś, powiedziała sucho Barbara i wręczyła mu czek. Błażej zdał sobie sprawę, że nie będzie mogła z nim długo rozmawiać przy kasie, więc postanowił poczekać na nią przy wejściu do supermarketu. Niczego nie podejrzewająca Barbara spokojnie wyszła z pracy, gdy nagle zza rogu wyłonił się Błażej z różą i pudełkiem czekoladek. Po co ją tak straszyć? Powiedziała Barbara, kładąc dłoń na piersi i oddychając z ulgą. Nie lubię takich niespodzianek. Przepraszam, nie chciałem. Odparł Błażej i wręczył jej kwiatka i cukierka. To DLA ciebie. Więc gdzie popełniłem błąd? Gdyby nie uparta babcia w kolejce za mną, może dowiedziałbym się tego na miejscu. Nie wolno mi rozmawiać z klientami. Mogę dostać mandat, powiedziała Barbara. Źle, że wszyscy Moskale są łatwo dostępni. Mówisz poważnie? Jesteś rodowitą Moskwianką? Zdziwił się Błażej. Co cię tak dziwi? Zapytała Barbara. Ale ty nie jesteś stąd, mogę powiedzieć. Nie mówisz po moskiewsku. Jestem z małego miasteczka, odpowiedział Błażej. Przyjechałem tu na studia. Skończyłem studia dawno temu i zostałem tu, żeby pracować. Nie chciałem wracać do domu. Gdzie pracujesz? Zapytała Barbara. Uczyłem się na mechanika samochodowego, ale bardzo trudno jest dostać dobrą pracę bez pozwolenia na pobyt w Moskwie, więc na razie pracuję na śmieciarce. Pojechałem, bo obiecali mi pokój w hostelu, odpowiedział Błażej. Wiesz, z propiską też nie jest łatwo znaleźć dobrą pracę, powiedziała Barbara. Po prostu mam większe zaufanie do miejscowych. Tego wieczoru po raz pierwszy w życiu Barbarę odprowadził do domu facet. Była bardzo zadowolona. Błażej wydawał jej się nie taki jak ci miastowi kolesie, którzy chcą tylko piękności. Miło się z nim rozmawiało i był uprzejmy. Co wieczór czekał na nią przy wyjściu z supermarketu i odprowadzał do domu. Postanowiła sprawdzić jego stosunek do niej. Było DLA niej dziwne, że pociąga ją przystojny facet. Pozwoliła się pocałować dopiero po pierwszym miesiącu znajomości. Kolejne pół roku później po raz pierwszy zaprosiła go do domu, ale pod warunkiem, że wypije tylko herbatę. A Błażej nie pozwalał sobie na żadne niepotrzebne zachowania wobec niej. To sprawiło, że zaufała mu jeszcze bardziej.
A gdy w rocznicę ich znajomości oświadczył się i podarował jej pierścionek, nie było wątpliwości co do jego szczerości. Barbara podzieliła się tą radosną nowiną z matką. Wysłała jej pieniądze na prezent ślubny i przeprosiła, że nie może przyjechać. Nie było się o co obrażać, nie planowała organizować wesela. Zadzwoniła też do swojej przyjaciółki Amalii. Ta bardzo się ucieszyła i również przekazała jej przyzwoitą sumę pieniędzy, aby mogła się dobrze bawić. Po ślubie nowożeńcy świętowali swoje święto w kawiarni, a noc poślubną spędzili w mieszkaniu Barbary. Kilka dni później Błażej wprowadził się do niej. Ich związek opierał się na wzajemnej pomocy i zrozumieniu. Prawie nigdy się nie kłócili. Z tym, że Błażej zaczął jej podpowiadać, że dobrze byłoby z nią zamieszkać. Poszukałby lepszej i lepiej płatnej pracy. To był mocny argument, żeby Barbara się zgodziła i przekonała matkę. Na rocznicę ślubu przygotowała Deela męża specjalny prezent. Pieczątkę z moskiewską propiską w paszporcie. Dziękuję, kochanie, powiedział Błażej. Tak bardzo o tym marzyłem. Teraz mam o wiele więcej możliwości. Będziemy żyć. Od ich ślubu minęły ponad 3 lata, ale w życiu Błażeja wciąż nie było żadnych zmian. Obiecany dobrobyt jeszcze nie nastąpił. A matka zaczęła często dzwonić i niemal domagać się wnuków. Bardzo chciała zobaczyć dziecko. Po znalezieniu mężczyzny bardzo się zmieniła i to nie tylko zewnętrznie. Jej spojrzenie na życie stało się mniej konserwatywne, a dawna surowość wobec córki zanikła. Życie Błażeja wciąż wyglądało tak samo. Barbara awansowała jednak na kierowniczkę sklepu. Mąż pewnie z tego powodu odetchnął z ulgą. Teraz żona zarabiała wystarczająco dobrze, więc po co się męczyć? Gdy Barbara przypomniała mu o obietnicy, zdenerwował się i poszedł spać do salonu. Odkąd zostałaś kierownikiem, wstydzisz się, że masz takiego męża? Odpowiedział. Oczywiście, że nie, Barbara odparła. Czy nie bardziej wstyd mieć porządną pracę? Nieprzyzwoicie jest tylko nie pracować, powiedział Błażej. A ja pracuję. A jak będziesz miała dziecko? Zapytała Barbara. Nie utrzymamy się z twojej pensji. Będziesz też musiała mu wszystko wytłumaczyć. Jesteś w ciąży? Był zaskoczony. Jeszcze nie, ale planuję wkrótce, odpowiedziała Barbara. Nie chcesz mieć dzieci? Błażej nic nie odpowiedział i poszedł do swojego pokoju. Barbara nie rozumiała zachowania męża. Był apatyczny na wszystko. Zaczęła zauważać, że się od niej odsuwa. Jego stosunek do niej stał się taki, jak do sąsiadki z klatki schodowej. Kiedy pytała go, co jest nie tak, mąż tylko żartował lub po prostu unikał odpowiedzi. Ale Barbara kochała swojego męża i tolerowała wszystko. Miała nadzieję, jak wiele innych kobiet, że nastąpi punkt zwrotny i w ich życiu zacznie pojawiać się biała smuga. Pewnego dnia Błażej postanowił wyjechać do rodzinnego miasta, by odwiedzić krewnych. Barbara była trochę spięta tą decyzją, niewiele o nich mówił i zawsze powtarzał, że bardzo się cieszy, że wyrwał się z tego zadupia. Jedźmy razem, zaproponowała. Nic nie wiem o twojej rodzinie. Myślę, że w końcu nadszedł czas, aby przedstawić ich mojej żonie. Tym razem chcę jechać sam, odpowiedział Błażej. Nie mogę tak po prostu wpaść do nich z żoną. Jak to? Barbara była zaskoczona. Czy oni jeszcze o mnie nie wiedzą? Przecież mi powiedziałeś. To nie ma znaczenia, co powiedziałem. Mąż odpowiedział. Powiedział, że pójdę sama i tyle. Barbara nie nalegała. Niech tym razem pojedzie sam. Potem nalegała na spotkanie z jego rodzicami. W ogóle nie chciała się kłócić, więc spakowała mu walizkę ze wszystkim, czego potrzebował i odprowadziła na pociąg. Od wyjazdu męża minęło już kilka dni, a on ani razu nie zadzwonił. Barbara postanowiła sama do niego zadzwonić, ale numer był niedostępny. Postanowiła więc wejść na portal społecznościowy, na którym był zarejestrowany, i zobaczyła następującą wiadomość od niego. Przykro mi, ale nie wrócę. Spotkałem prawdziwą miłość. Oczy Barbary pociemniały. Kim w takim razie była Beata? Dlaczego poświęcił jej tyle czasu? Barbara zadręczała się, a układanka ułożyła się w jej głowie dopiero wtedy, gdy otrzymała pocztą papiery rozwodowe. Błażej miał, jak się okazało, jeden cel – zdobyć pozwolenie na pobyt w Moskwie. I udało mu się to. Najłatwiej znaleźć samotną, nieatrakcyjną Moskwiankę i omamić jej głowę opowieściami o miłości od pierwszego wejrzenia. I voilà! Do tego właśnie prowadzi nadmierna opieka rodzicielska. Zapobiegając popełnianiu błędów przez swoje dzieci, czynią je niestabilnymi na ludzką podłość.
Barbara przez jakiś czas pisała do niego wiadomości na portalach społecznościowych, domagając się wyjaśnień, ale on nawet ich nie czytał. Pewnego dnia podeszła do lustra i rozpłakała się. Odbicie mówiło samo za siebie. Po prostu nie było szans na szczęśliwe życie osobiste. Wulkan namiętności kipiał w jej wnętrzu i postanowiła podzielić się swoim żalem z mamą. Mamo, cześć. Wyobraź sobie, Błażej znalazł sobie kogoś innego i złożył pozew o rozwód. Powiedziała smutnym głosem. Cześć, córeczko. To raniące i bolesne, ale jesteś silna. Zobacz, ile czasu zajęło mi bycie szczęśliwą. Więc to nie było twoje przeznaczenie. Dzieciak po prostu chciał być moskalem. Niech tak będzie. Jeszcze będzie dobrze. Wierz mi. Odpowiedziała szczerze matka, a te słowa nieco uspokoiły Barbarę. Ostatnio przestała dbać o siebie, choć nowe stanowisko ją do tego zobowiązywało. Jej szef udzielił jej kilku ostrzeżeń i powiedział, że ponownie posadzi ją za kasą. Strach przed koniecznością powtarzania 100 razy dziennie, że potrzebuje torebki za znacznie mniejsze pieniądze, doprowadził ją do rozsądku, a proste postępowanie rozwodowe zostało sfinalizowane w ciągu miesiąca. Nie mieli wspólnego majątku ani dzieci, co znacznie przyspieszyło procedurę. A teraz Barbara miała już decyzję sądu o rozwiązaniu małżeństwa. I wtedy jej ciekawość wzięła górę. Co przyciągało jej byłego męża? Przeszukała jego portale społecznościowe i znalazła ostatnie zdjęcia z rozwódką. Niewątpliwie jej wygląd pod wieloma względami przewyższał wygląd Barbary. Ale co z jej wewnętrznym światem? Kto w dzisiejszych czasach zwraca na to uwagę? Przeglądając nieco kanał, zdała sobie sprawę, że nie zamieścił ani jednego wspólnego zdjęcia. Nie została nawet dodana do znajomych. Była tylko w jego korespondencji. Barbara postanowiła więc przyjrzeć się bliżej wszystkim jego sieciom społecznościowym. Jakież było jej zdziwienie, gdy dowiedziała się, że poznał tę dziewczynę, zanim ona poznała jego. Nie można było tego nazwać inaczej niż zaplanowanym oszustwem. I właśnie wtedy wewnętrzna ja zaczęła działać. Postanowiła poważnie zająć się swoim wyglądem. Była bardzo przerażona perspektywą utraty pracy i szansy na szczęśliwą przyszłość. Pierwszą rzeczą, którą postanowiła w sobie zmienić, było obcięcie warkocza i ufarbowanie włosów. Średniej wielkości kaskada i brązowy kolor natychmiast załatwiły sprawę. Odmieniła się, a lekki zarost stał się zupełnie niezauważalny. Następnym krokiem były zakupy kosmetyków. Po raz pierwszy w życiu kupiła sobie to, czego chciała. Po obejrzeniu wielu filmów o tym, jak robić makijaż, szybko nauczyła się wszystkich lekcji. W pracy była teraz nie do poznania. Wszyscy myśleli, że tylko szczęście może zainspirować człowieka do przemiany. Tylko w przypadku Barbary był to smutek. Lubiła nawet swoje odbicie w lustrze, ale jej szczupła sylwetka była trochę rozczarowująca. Barbara zapisała się na siłownię, aby wzmocnić niektóre grupy mięśni. Po kilku miesiącach kontury jej sylwetki zaczęły nabierać bardziej kobiecego wyglądu. Do tego manicure, pedicure, samoopalacz i wizerunek stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. W internecie Barbara przypadkowo znalazła artykuł o programie Historical Reconstructions. Nigdy wcześniej nawet o nim nie słyszała. Istotą było odtworzenie wydarzeń z dawno minionych lat, z zachowaniem wszystkich ówczesnych tradycji. Organizowano nawet festiwale, na których w ciągu kilku dni można było przeżyć kilka ważnych wydarzeń z przeszłości. Opisy tego, co się działo, zaparły jej dech w piersiach, a oglądanie filmów było najlepszą lekcją historii w jej życiu. Postanowiła wziąć urlop i pojechać na taki festiwal, a w przyszłości sama planowała wziąć udział w jakiejś rekonstrukcji historycznej. Pierwszego dnia festiwalu zaprezentowano publiczności wszystko, co było w jakikolwiek sposób związane z chrztem Rosji. Barbara nie spodziewała się, że może to być tak realistyczne. Kostiumy, meble, naczynia, mowa, zwyczaje, fryzury – wszystko odpowiadało epoce tamtych czasów. Wszyscy oglądający stali nieruchomo. Kiedy przyszła kolej na księżniczkę, jedna z dziewcząt stojących za Barbarą powiedziała: Moja imienniczko, spójrz, jaka ona majestatyczna i mądra, zupełnie jak ja, nie sądzisz? Jasne, kochanie. Odpowiedział chłopak stojący obok mnie, uśmiechając się. Tylko 100 razy lepsza. Barbara spojrzała z powrotem na dziewczynę. To była ta sama Halina, którą znalazła na portalach społecznościowych byłego męża. Obok niej stał jakiś facet, ale to wcale nie był Błażej. Jej zdziwienie nie miało sobie równych, a więc już ją zostawił.
Barbara rozejrzała się w poszukiwaniu stolików, przy których widzowie mogliby usiąść i coś przekąsić lub wypić. Przepraszam, jeśli dobrze zrozumiałam, to ty jesteś Halina? Zapytała. Mam na imię Barbara. Muszę z panią porozmawiać. Czy zechciałaby pani napić się ze mną kawy? Halina. Dziewczyna odpowiedziała zaskoczona i spojrzała na swojego chłopaka. Ten tylko wzruszył ramionami. Chodźmy, ale to twój poczęstunek. Halina uśmiechnęła się. Podeszli do wolnego stolika. Chłopak Haliny został, aby obejrzeć występ. Był wyrozumiały. Postanowił nie wtrącać się do rozmowy kobiet. Zaraz ci wszystko wyjaśnię, zaczęła Barbara. Będziesz musiała to zrobić, zapytała Halina, wyraźnie zdenerwowana. Jestem byłą żoną Błażeja, rozumiem, a teraz twoją byłą, powiedziała Barbara. Zostawił mnie Deela ciebie. Błażej był żonaty? Halina była zaskoczona. Nigdy bym się nie domyśliła. On był Alfonso. Zawsze szukał bogatej kobiety z pozwoleniem na pobyt w Moskwie. I chyba znalazł. Och, przepraszam. To prawda, ale nie jestem jeszcze ciotką i nie jestem bogata. Barbara odpowiedziała. Długo byłaś z nim w związku. Pewnie chciał mnie okraść i pójść do ciebie, ale poza meldunkiem i miłością nie miałam mu nic do zaoferowania. Od dawna mam nowego chłopaka, rozstaliśmy się z Błażejem kilka lat temu. Łatwo, powiedziała Halina. A co z najnowszymi zdjęciami na portalu społecznościowym? Zapytała Barbara i pokazała zdjęcia na swoim telefonie. Kiedyś jeździłyśmy razem na wieś, przyjaźnimy się od dziecka, więc postanowiłyśmy się spotkać przy pierwszej, nadarzającej się okazji. Tego dnia wypiłyśmy kilka drinków i zrobiłyśmy mnóstwo zdjęć. Halina zaczęła pokazywać zdjęcia na swoim telefonie. Barbara zauważyła, że rzeczywiście jest ich sporo i kto z kim się fotografuje. Pomyślała, że jej były celowo zdecydował się zamieścić zdjęcia, aby wyglądała bardziej przekonująco. Okazuje się, że nie zostawił jej Deela innej, ale po prostu dlatego, że jej nie kochał, a ona nadal go kocha. Błażej jest dobry, ale to jeszcze dziecko, powiedziała Halina. Jest niepoważny i niezdecydowany. Trzeba go cały czas popychać do działania, bo inaczej może nie ruszyć do końca życia. Miałam dość jego nonszalancji i zerwaliśmy. Zauważyłam to w nim. Obiecał, że zmieni pracę, jak tylko zarejestruje się w Moskwie. Ja już awansowałam, a on... Barbara westchnęła ciężko. Nie wiesz, gdzie on teraz jest. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to, odpowiedziała Halina. Słyszałam, że dostał pracę jako kierowca ciężarówki i podróżuje po całej Rosji. Dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Podziękowała Barbara. Teraz czuję się lepiej. Nie ma za co, odpowiedziała Halina i odeszła do swojego chłopaka, krzycząc ostatni raz. Dzięki za kawę. Barbara długo siedziała przy stole, rozmyślając o Błażeju. Kolejny dzień festiwalu odtwarzał historię życia królów. Spektakl nie był DLA osób o słabych nerwach. W tamtej chwili wydawało jej się, że lepiej być straszydłem, niż dać się złapać tak złowrogiemu człowiekowi. Odmrożenia przebiegły jej po kręgosłupie. Trzeci dzień zrobił na niej największe wrażenie. Produkcja przerosła wszelkie oczekiwania widzów. Emocje Barbary były diametralnie przeciwne. W wizerunku stojącego przed nią króla, męska część ludzkości pokazała się z bardziej pozytywnej strony. Przed powrotem do domu Barbara postanowiła odwiedzić matkę. Przez cały ten czas była u niej tylko raz i to po to, by dać Błażejowi receptę. Gdy zobaczyła szczęśliwą twarz matki, zrozumiała, dlaczego nie miała czasu na odwiedziny. Córeczko, co ty tu robisz? Matka była zaskoczona. Chciałam się upewnić, że naprawdę dobrze się czuję. Ciebie też miło widzieć. Barbara uśmiechnęła się. Tęskniłam za tobą. Przejeżdżałem obok ciebie i nie zatrzymałem się? Barbara odpowiedziała. Nie mogłam. Zmieniłaś się tak bardzo, że nie do poznania. Jesteś piękna, powiedziała jej matka. Chodźmy napić się herbaty. Mamo, to nie potrwa długo. Za 2 godziny mam autobus. Naprawdę, tylko jeśli to tylko herbata, powiedziała Barbara. Życie mnie zmieniło i to nie tylko pod względem wyglądu. Pojechałam na 3 dni na festiwal rekonstrukcji historycznych. Kim są ci rybacy? Zapytała matka, a Barbara opowiedziała jej wszystko, co widziała. Była nawet trochę zazdrosna o matkę, która z takim podziwem mówiła o swoim mężu, o tym, jak wszędzie razem chodzili, jak obchodzili święta, jakie prezenty jej dawał. To jest miłość. W porządku, mamo, muszę iść. Odwiedź mnie ze swoim mężem, powiedziała Barbara. Gdyby nie praca, oszalałabym z samotności. Zapomniałaś o mnie.
Nie zapomniałam. Po prostu nie chciałam ci przeszkadzać. Ty masz swoje życie, a ja swoje, powiedziała mama. Zadzwoniłyśmy do siebie, poznałyśmy swoje życie i tyle. Im bardziej się od siebie oddalały, tym bardziej się do siebie zbliżały. W autobusie Barbara ciągle myślała o Błażeju. Nie zrobiła mu nic złego. Kochała go bezinteresownie, to wszystko. Cieszyła się, że chociaż przez kilka lat w życiu była szczęśliwa. Nie chciała wracać do pustego mieszkania. Na kolację zamówiła pizzę i butelkę wytrawnego wina. Wcześniej nie piła zbyt wiele, tylko okazjonalnego drinka na imprezie firmowej, ale po prostu miała na to ochotę, to wszystko. Czekając na dostawę, sprawdziła wszystkie portale społecznościowe Błażeja. Były nieaktywne. Nie logował się ani nie aktualizował niczego od jakiegoś czasu. Tak bardzo chciała dowiedzieć się o nim czegokolwiek, ale internet ją przerastał. Myślała nawet o pójściu do jego rodziców, ale nie miała pojęcia, jak się zaprezentuje. Oni, podobnie jak wszyscy znajomi Błażeja, nie wiedzieli o niej absolutnie nic. A pojawienie się tak po prostu wydawałoby się głupotą. Rozmyślania Barbary przerwał dzwonek do drzwi. Zamiast kuriera na progu stała Amalia z butelką wina i pizzą. Dzień dobry, powiedziała. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, że zapłaciłam za zamówienie. Cześć. Barbara tylko doskoczyła do przyjaciółki. Tęskniłam za tobą przez te wszystkie lata. Zaczęłaś pić wino, powiedziała Amalia i podniosła wyżej butelkę z winem. A to jest możliwe tylko w dwóch przypadkach. Albo jesteś szczęśliwą mężatką, albo nieszczęśliwie rozwiedzioną. Patrzysz na wodę, powiedziała Barbara. To drugie, to tylko ja. Żartujesz, rozwiedziona. Amalia była zaskoczona. Przyszłam ochrzcić dzieci, że tak powiem. Beata, zobacz, co ty kombinujesz. Lepiej powiedz, co u ciebie. Barbara zapytała. Jestem singielką, nigdy nie wyszłam za mąż, nie mam dzieci. Studiowałam dziennikarstwo, pracuję w redakcji lokalnego pisma, piszę artykuły do rubryki Kto jest Rosjaninem, ten zrozumie. Amalia odpowiedziała. Jak długo tu jesteś? Zapytała Barbara. Miesiąc, odpowiedziała Amalia. Przyjechałam wczoraj późno w nocy, zatrzymałam się w hotelu niedaleko supermarketu, dobrze się wyspałam i przyjechałam prosto do ciebie. Przy okazji, dobrze wyglądasz. Dlaczego hotel? Barbara była zaskoczona. Moi rodzice przed wyjazdem sprzedali cały swój majątek ruchomy i nieruchomy, odpowiedziała Amalia. Prosisz mnie, żebym spała na ulicy. Co ulica ma z tym wspólnego? Barbara była oburzona. Nie możesz u mnie nocować. Obrażasz mnie, koleżanko. Myślałam, że to Deela męża tak się wystroiłaś, a tu proszę, ty draniu. Amalia nie kryła urazy. Wciąż go kocham i chcę go odnaleźć, żeby spojrzał mi w oczy i wyjaśnił, dlaczego mnie zostawił. Zresztą, jak się okazało, nie miał nawet kochanki. A więc farsa? Ale po co? Mam wiele pytań bez odpowiedzi, powiedziała Barbara, a po jej policzkach spłynęły duże, długo cierpiące łzy. Uspokoiła się. Prawie, rozkazała Amalia. Żaden mężczyzna nie jest wart naszych łez. Gdzie jest korkociąg? Pizza jest już prawie zimna. Przynieś kieliszki. Tam, w szufladzie. Barbara odpowiedziała, otrzepała się ze słonej wody i poszła do salonu po kieliszki. Mini impreza zakończyła się sukcesem. Dziewczynom dobrze zrobiła butelka wina, a pizza jakoś zniknęła. Może pójdziemy do jakiegoś klubu, zaproponowała Amalia. Oderwiemy myśli od spraw. Napić się koktajlu. Mnie też było ciężko przez te lata. Ty już byłaś mężatką, choć nie do końca udaną, ale ja byłam i jestem tylko Deela zdrowia. To wszystko. Nigdy nie spotkałam porządnego faceta. Mam mieszkanie i samochód, ale nie mam miłości. Już chcę mieć rodzinę i dzieci. Przyjaciółka narzekała. A ja chciałam mieć dzieci, ale jak tylko o tym rozmawialiśmy, to Błażej od razu tłumaczył wszystko żartem albo w ogóle unikał rozmowy. Powiedziała Barbara. Czego ci mężczyźni chcą? Nie rozumiem. Kochające kobiety dookoła otrzepują je z kurzu, a oni? Pomyślała Amalia. Ja też go rozumiem. On mnie nie kochał. Chciał zarejestrować się w Moskwie, żeby dostać lepiej płatną pracę. Osiągnął to i zdał sobie sprawę, że nie chce szukać innej pracy. Był zadowolony z obecnego stanu rzeczy. Ale życie z mężczyzną, którego nie kochał, okazało się ciężką pracą, więc odszedł. W tym momencie myślał tylko o sobie. Mógł usiąść i wszystko mi wyjaśnić. Czy zapiąłbym go na smycz? Widać było, że Barbarę boli to wspomnienie. Dobra, zwolnij. Moja przyjaciółka ponownie rozkazała. Idę do hotelu po swoje rzeczy i zaraz wracam.
W międzyczasie zrób sobie makijaż. Wyjdźmy się trochę rozerwać. Zadzwoń po taksówkę. Co ja zrobię idąc ulicą i wyglądając tak interesująco? Jej przyjaciółki nie było przez około godziny. Barbara nie mogła znaleźć czegoś, co mogłaby założyć do klubu. Jej garderoba składała się głównie z codziennych ubrań. Zdecydowała się na dżinsy i t-shirt. Nie sądziła, że trzeba w jakikolwiek sposób wyróżniać się z tłumu. Nie była jeszcze zainteresowana nowymi znajomościami. Siedziała w kuchni, wyglądając przez okno, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. To znów była Amalia, ale z walizkami w rękach. Dziękuję, mój dobry człowieku. Zwróciła się do taksówkarza, który pomógł jej wszystko zanieść. Bez ciebie musiałabym dźwigać te walizki do nocy. Nie ma za co. Odpowiedział i zbiegł po schodach. Mam wrażenie, że nie jesteś tu od miesiąca, tylko postanowiłaś się przeprowadzić. Powiedziała Barbara, oglądając bagaż przyjaciela. Chodź, odpowiedział przyjaciel. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Resztę kupię tutaj. Pomóż mi, może ty? Dziewczyny wciągnęły wszystkie bagaże do mieszkania i postawiły w salonie przy oknie. Amalia opadła płasko na sofę. Możemy nigdzie nie wychodzić? Zapytała Barbara. Nie odpoczęłaś dobrze od drogi. Kilka kieliszków wina tylko cię wymęczyło. Będziesz mi mówić, co mam robić? Zażartowała Amalia. Muszę się położyć na kilka godzin, a potem stanę na nogi. Przygotuj się, jestem gotowa. Barbara odpowiedziała. To masz na sobie? Idź i odpocznij, potem znajdziemy coś dla ciebie w mojej walizce. Amalia nagle zasnęła. Barbara również udała się do swojego pokoju i postanowiła posurfować po internecie. Przeglądała ponownie portale społecznościowe byłego męża, ale nie widziała tam najmniejszego śladu jego obecności. Chciała napisać do niego wiadomość, ale nie odważyła się, ponieważ było mało prawdopodobne, że ją przeczyta. Potem zaczęła oglądać filmy z rekonstrukcjami historycznymi. Przynajmniej to odciągnęło ją na chwilę od smutnych myśli. Ile jeszcze było do zobaczenia, jakie wspaniałe produkcje, jak wiarygodnie wszystko wyglądało. Postanowiła, że gdy odprowadzi przyjaciółkę, na pewno weźmie udział w jednej z nich. Do pokoju weszła Amalia. Barbara zadrżała z zaskoczenia. Nie słyszała, że przyjaciółka się obudziła. Napijmy się kawy, zaproponowała Amalia. Zrobię, odpowiedziała Barbara. Byłam tak zaabsorbowana, że nie zauważyłam, kiedy się obudziłaś. Na co się patrzysz? To starożytność. Czy to film historyczny? Zapytała moja przyjaciółka. Rekonstrukcja historyczna. Barbara odpowiedziała i krótko opowiedziała przyjaciółce o swoim nowym hobby. Wow, naprawdę się tym interesujesz. Amalia wyglądała na zszokowaną. Do jakich skrajności może posunąć się kobieta, gdy jest zakochana? Czasami myślę, że lepiej jest być kochanym niż być kochanym przez ciebie. Rozstanie byłoby mniej bolesne. Chcesz cukru? Zapytała Barbara, stawiając przed przyjaciółką filiżankę kawy. Nie pamiętam. Kiedyś piło się ją bez cukru. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Mam straszną ochotę na słodycze. Amalia odpowiedziała. Boję się, że kiedyś gdzieś się przyczepi. Nigdy nie przestałam nią być, powiedziała Barbara. Nasza znajomość z Błażejem też zaczęła się od tabliczki czekolady. Znowu ranisz moją duszę, powiedziała moja przyjaciółka. Chodźmy do walizek i poszukajmy strojów. Amalia wyjęła dwie nieco podobne sukienki z lureksem, obie tuż nad kolana, z odkrytymi górnymi częściami. Tylko jedna była niebieska, a druga czerwona. Wybierz sobie, powiedziała Amalia. Mam pasujące do nich buty, prawdopodobnie niebieskie, powiedziała Barbara. Nie chcę przyciągać zbyt wiele uwagi. Okej, ubierzmy się, weźmy taksówkę i dajmy czadu, powiedziała Amalia, wykonując kilka tanecznych ruchów. W klubie było bardzo głośno. Barbara nigdy wcześniej nie była w takim miejscu. Zastanawiała się, jak ludzie tutaj rozmawiają. Nic nie było słychać. Podczas gdy ona przyglądała się wszystkiemu, Amalia znalazła już wolny stolik i zamówiła dwa niskoalkoholowe koktajle. Po kilku drinkach poszły na parkiet. Właściwie to Amalia po prostu zaciągnęła tam swoją przyjaciółkę. Nie umiem tańczyć. Barbara krzyknęła przyjaciółce do ucha. Czuję się niezręcznie. Myślisz, że przychodzą tu tylko profesjonalni tancerze? Odpowiedziała Amalia. Słuchaj melodii i ruszaj się. Barbara trochę się rozluźniła i nawet polubiła taniec. Po raz pierwszy od tak dawna naprawdę odpuściła i oderwała się od smutnych myśli. Dziewczyny wróciły do domu nad ranem w doskonałych nastrojach. Od razu w ubraniach zasnęły na kanapie. Barbara obudziła się pierwsza około 3:00 i poszła do kuchni po drinka. Kilka minut później dołączyła do niej przyjaciółka. Wodę mineralną, powiedziała.
Nie zapomniałaś o mnie. Przynajmniej do szklanki by nalała. Co za moskal. Byłem tak spragniony, że nie miałem czasu na szklankę. Odpowiedziała Barbara. Z butelki smakuje jeszcze lepiej. Masz, spróbuj. Wiesz, co sobie pomyślałam. Powiedziała Amalia i postawiła pustą butelkę na stole. Chcesz zobaczyć prawdziwe historyczne miejsca? Co masz na myśli? Barbara była nieco zaskoczona taką sugestią przyjaciółki. Usiądź i posłuchaj mnie uważnie. Zaczęła Amalia. Kiedy byłam mała, pojechałam z rodzicami na Białoruś. Niewiele pamiętam, ale nie zapomniałam o starożytnych zamkach i pałacach. Wydawało mi się wtedy, że jestem w prawdziwej bajce, z księżniczkami i smokami. Pojedźmy tam na kilka tygodni. Zobaczysz rzeczy, które nie mogą się równać z twoimi bajkami. Chciałabym, ale moje bajki, jak je nazwałaś, są niedaleko, a Białoruś jest 10 godzin drogi pociągiem. Odparła Barbara. Nie chcę takich przygód. Pojedźmy samochodem. Jak będziemy jechać setką, to dojedziemy w 7 godzin. Ale lepiej jechać powoli, miniemy tyle pięknych miejsc. Zaproponowała Amalia. Ciekawe, skąd weźmiemy samochód. Nie sądzę, żeby któryś z moich przyjaciół zgodził się rzucić wszystko i zabrać nas na Białoruś. Powiedziała Barbara. Tata dał mój samochód swojemu przyjacielowi. Powiedział mi, że jeśli będę w Moskwie, mogę go wziąć i używać w dowolnym momencie. Na podstawie dokumentów nadal jest mój. Prowadzi go na podstawie pełnomocnictwa, powiedziała Amalia. Musisz się uspokoić. O czym tu myśleć? Ja to zrobię, powiedziała Barbara. Ale mój urlop się skończył. Jutro znowu będę musiała iść do szefa. Pójdziemy razem, kupimy mu mały prezent i wszystko będzie dobrze. Optymizm Amalii był godny pozazdroszczenia. Dzień później, wczesnym rankiem, jechali autostradą w kierunku Białorusi. Barbara podziwiała krajobrazy, które migały za oknem. Podziwiała piękno przyrody w swojej ojczyźnie. Po drodze zatrzymali się kilka razy, aby coś przekąsić, zatankować i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Byli jakieś 100 kilometrów od granicy, gdy nagle samochód Amalii zgasł. Cholera, żeby to cholerne żelastwo tym razem się nie zepsuło. Wujek Maciej zapewniał, że niedawno sprawdził w nim każdą śrubkę. Niech to szlak! Amalia chciała przekląć, ale powstrzymała się i tylko kopnęła samochód w oponę. Na szczęście na autostradzie nie było autostopowiczów. Najwyraźniej same nie były w stanie nic zrobić. Nagle na horyzoncie pojawiła się ciężarówka. Amalia dosłownie wyskoczyła na środek drogi i zaczęła machać rękami jak wiatrak. Barbara zastanawiała się nad czymś, odchylając się w fotelu. Długa ciężarówka zaparkowała na poboczu. Kierowca wyskoczył z kabiny i ruszył w ich kierunku. Co, dziewczyny, utknęłyście? Zapytał. Jakoś, odpowiedziała Amalia. Pomożecie nam? Zobaczymy. Jeśli to drobnostka, naprawimy ją tutaj. A jeśli to poważna awaria? Kierowca wyjaśnił. Do wyboru mamy lawetę i serwis samochodowy. Mężczyzna podszedł i otworzył maskę. Rozglądał się przez chwilę, po czym poszedł do swojego samochodu. Barbara śniła na jawie, a kiedy otworzyła oczy, zobaczyła odjeżdżającego kierowcę ciężarówki. Wyskoczyła z samochodu. Dlaczego odjechał? Zapytała. Czy musimy tu zostać do końca moich wakacji? W porządku, nie ekscytuj się. Kierowca był sprytny. Powiedział, że ma część, która się zepsuła. Co to było? Jakaś prowadnica? Czy coś? Amalia wyjaśniła. Poszedł do samochodu po narzędzia. Mężczyzna wrócił z walizką narzędzi. Barbara zamarła z zaskoczenia. To był on! Błażej! Wymienimy ją teraz, a ty i twoja koleżanka pojedziecie dalej. Powiedział. Jak daleko jedziecie? Na Białoruś. Odpowiedziała Amalia. Dziewczyna musi się rozwieść po rozwodzie. Kierowca szybko spojrzał na dziewczynę i rozpoznał w niej swoją byłą żonę. Wyglądała zupełnie inaczej, ale wciąż pamiętał to pełne miłości spojrzenie w jej oczach. Chciał ją przytulić i powiedzieć, że za nią tęskni, ale ona raczej by mu nie uwierzyła. W milczeniu zaczął naprawiać samochód. Barbara usiadła na tylnym siedzeniu i, jak wydawało się Amalii, położyła się, by odpocząć. Tak naprawdę nie chciała, żeby Błażej widział, że płacze. Gotowe. Po chwili kierowca powiedział. I powiedz swojej przyjaciółce, że jej mąż był głupcem. Jak mógł zostawić taką dziewczynę? Dzięki za pomoc, powiedziała Amalia, otwierając torebkę. Jesteśmy ci coś winni? Obiecaj mi, że dobrze wypoczniesz, zażartował. Obiecuję, powiedziała Amalia. A tobie dobrego odpoczynku w nocy. Myślę, że tego właśnie życzą kierowcom. Mężczyzna uśmiechnął się, wziął teczkę i wyszedł. Amalia z radością wskoczyła za kierownicę.
Jedźmy zgodnie z planem, powiedziała i odpaliła samochód. Wybierzmy się na przejażdżkę. Wiesz, co kierowca kazał mi ci powiedzieć? Że twój mąż to głupek, bo zostawił taką dziewczynę, a zamiast zapłaty wziął obietnicę, że będziemy mieli udane wakacje. Wyobrażasz sobie? On jest mądry i miły. To dobry człowiek, ktoś ma szczęście, że go ma. Barbara usiadła, a przyjaciółka zobaczyła w lusterku jej zapłakaną twarz. Otarła dłonią łzy z policzków. To dobrze, że rozumie, ale to wcale nie sprawia, że czuje się lepiej. Co do głupka, też miał rację. Jakim cudem widział we mnie taką dziewczynę? Szkoda, że jest dobry i miły tylko dla innych, powiedziała gorzko Barbara. Czy ja coś przegapiłam? Zdumienie było widoczne w wyrazie twarzy jej przyjaciółki. Kierowca tira, to mój były mąż, Błażej, powiedziała Barbara i ponownie się rozpłakała. Oboje jesteście, jak to określił, głupcami. Mieliście taką szansę na szczerą rozmowę, a ją spieprzyliście. Jeden połknął język, a drugi z płaczem uciekł do samochodu. Przez ciebie się uśmiecham, powiedziała kpiąco Amalia. Wracajmy i dogonimy jego ciężarówkę. Nie trzeba, jedźmy, odpowiedziała Barbara i ponownie położyła się na siedzeniu. Tym razem naprawdę zasnęła. Koleżanka obudziła ją, gdy były już na Białorusi i zatrzymały się pod hotelem. Ciężarówka jeszcze długo stała na autostradzie na poboczu. Kierowca leżał na kierownicy i wydawało się, że śpi, ale on nie spał. Odtwarzał w pamięci wszystkie błędy, które popełnił w swoim życiu. Jeden z ostatnich błędów zostawił dziewczynę, która go kochała i akceptowała takim, jakim był. Błażej w końcu zdał sobie sprawę, że zależy mu na Barbarze i nadal go pociąga. Chciał dogonić samochód dziewczyny, ale bał się, że ona go nie posłucha. Postanowił, że porozmawia z nią po powrocie i odpokutuje za to, co zrobił. Dobra, zawrzyjmy umowę. Przyjechaliśmy na wakacje, powiedziała Amalia w pokoju hotelowym. Kiedy wrócimy do domu, możemy krzyczeć, ile chcemy. Nie przyjechałam aż z zagranicy, żeby zobaczyć twoją skwaszoną minę. To jest umowa, odpowiedziała Barbara. Nie sądziłam, że spotkanie z nim sprawi, że znów coś do niego poczuję. To takie bolesne. Dostaniemy coś do jedzenia, zjemy i odpoczniemy do jutra. To była długa podróż, a jutro będziecie na nas czekać, historyczne relikwie, powiedziała Amalia i zwaliła się na łóżko w samych butach. Rano zjedli śniadanie w kawiarni i udali się na wycieczkę po starożytnych miejscach Białorusi. Wiele zamków i pałaców było w nieskazitelnym stanie. Teraz Barbara czuła się jak w bajce. Spacerowała i przyglądała się starożytnym budynkom ze wszystkich stron. Chciała zapamiętać wszystko, co zobaczyła i zrobić zdjęcia. Wiele, wiele zdjęć. Nie ma wystarczająco dużo pamięci w telefonie, jeśli robisz tak wiele zdjęć, zauważyła Amalia. Wystarczy, powiedziała Barbara. Później usunę te złe i zrobię miejsce na nowe. Następną wycieczką była wizyta w świętych miejscach. Każdy kościół, katedra i małe kościoły były utrzymane w idealnym stanie. Ich wystrój był kojący dla duszy. W jednej z katedr Barbara zatrzymała się przy jednej z najpiękniejszych ikon i zaczęła się cicho modlić. O co prosiłaś Boga? Zapytała potem Amalia. Tylko o szczęście kobiety. Niczego więcej nie potrzebuję, odpowiedziała Barbara, skrzyżowała ręce i skierowała się do wyjścia. Reszta zabytków jest trochę dalej. Widzieliśmy tylko te w pobliżu. Odpocznijmy jutro i jedźmy dalej. Chcę iść na zakupy, powiedziała Amalia. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jak chcesz. Jestem tylko pasażerem, a ty musisz prowadzić, powiedziała Barbara. Chociaż nie mogę się doczekać, aby zobaczyć resztę historii. Chodźmy do Muzeum Historii, powiedziała Amalia. Tam dowiemy się, jakie są zabytki i możemy zaplanować wycieczki do niektórych z nich. Byłabym za, odpowiedziała Barbara. Tak jak zaplanowały, następnego dnia wybrały się na wycieczkę do Muzeum Historycznego. Okazało się, że starożytnych struktur architektonicznych jest tak wiele, że 2 tygodnie nie wystarczą, aby zobaczyć wszystko. Dziewczyny zdecydowały, że odwiedzą tylko te najbardziej starożytne, a innym razem przyjadą zobaczyć resztę. Na Białorusi zadziwiło je wszystko, od natury po dzieła ludzkich rąk. Dziewczyny odwiedziły kilka twierdz. Po wizycie Barbara pomyślała, że gdyby teraz przenieść tu pokaz rekonstrukcji historycznej, nie byłoby potrzeby dekoracji. Postanowiła zgłosić podobną sugestię twórcom tego projektu. Koszt dekoracji mógłby zostać wielokrotnie zredukowany i nie trzeba byłoby wyjeżdżać gdzieś daleko. W Rosji też jest wiele historycznie ważnych miejsc. Może powinniśmy przestać biegać po polach i szukać zamków? Zasugerowała Amalia.
poświęćmy chociaż kilka dni na wakacje kulturalne. Tyle teatrów, muzeów, filharmonii może pozostać bez naszej uwagi. Nie mam nic przeciwko temu. Barbara odpowiedziała: dopiero jak zobaczę Puszczę Białowieską. W porządku, skończmy na puszczy. Zgodziła się Amalia. Dziewczyny zrobiły to samo. Ostatnią i najbardziej męczącą wycieczką było zwiedzanie lasu. Następnie odwiedziły kilka muzeów, teatrów, koncertów i wystaw. Nadszedł czas powrotu do domu. Barbara znów popadła w przygnębienie. Co ją czekało? Żmudna praca, samotność i brak radości życia. Dlaczego znowu jesteś smutna? Zapytała ją przyjaciółka, ładując walizki do bagażnika. Wyjeżdżasz i znowu będę sama. Barbara odpowiedziała: mama ma mnie gdzieś, jest zajęta swoim życiem osobistym. Wyjdź, powiedziała Amalia. W Moskwie jest mnóstwo miejsc do odwiedzenia. Nawet te twoje miejsca rekonstrukcji. Odwiedzaj je częściej. Może kogoś poznasz. Twój Błażej to nie koniec świata. Nie mogę się go pozbyć z głowy. Barbara odpowiedziała: nie mogę przestać o nim myśleć. Wsiadaj do samochodu. Przed nami kilkugodzinna podróż. Amalia wsiadła za kierownicę. Dojedziemy na miejsce i zaczniemy rozwiązywać twoje problemy. Co ty masz na myśli? Barbara była zaskoczona. Najpierw znajdziemy twojego Błażeja. Musisz się wytłumaczyć. Będzie ci łatwiej, jeśli pomoże ci uporządkować uczucia. Amalia poważnie myślała o rozwiązaniu problemów przyjaciółki. Droga powrotna nie wydawała się długa. Tym razem samochód jej nie zawiódł. Przyjaciółki rozmawiały, żartowały i śpiewały piosenki przez całą drogę. Zatrzymywały się kilka razy, aby odpocząć i coś przekąsić. Wieczorem byli już w Moskwie. Zmęczeni i zadowoleni, z trudem wciągnęli swoje walizki do mieszkania Barbary. Dzięki Bogu, powiedziała Amalia i oparła się o ścianę. Jesteśmy w domu, to znaczy ty, w domu, obie. Barbara wyjęła klucze i zauważyła zwinięty kawałek papieru wystający z drzwi. Co to jest? Zwykle wszystkie rachunki i korespondencje wrzuca się do skrzynki na listy. Chodź, obejrzysz to w domu. Barbara rzuciła papier na krzesło w kuchni. Dziewczyny wzięły prysznic i opadły na sofę w salonie. Nie miały energii na nic innego. Kiedy rozpakujemy walizki? Zapytała Barbara. Zróbmy to później, chcę odpocząć. Odwróciła się plecami do ściany i cicho zaszlochała. Barbara nie zauważyła, jak zasnęła. Śnił jej się las. Szła i wyplatała wianek z polnych kwiatów. Za nią ktoś podszedł i bardzo delikatnie zakrył jej oczy dłońmi. Ostrożnie odwróciła się i zobaczyła przed sobą Błażeja. Położyła mu wianek na głowie i objęła go za szyję. Chwycił ją mocno w pasie, podniósł i zaczął kręcić w kółko. Jej też kręciło się w głowie ze szczęścia. Barbara usłyszała przez sen głos przyjaciółki. Dlaczego tak się śmiejesz? Co się stało? Barbara zapytała przez sen. Która godzina? Pierwsza w nocy. Śmiałaś się tak mocno, że się obudziłam. Czy to był sen? Zapytała Amalia. To był dobry sen, odparła Barbara z westchnieniem. Chciałabym go dokończyć. Chodźmy coś zjeść, zaproponowała przyjaciółka. Nocna warta wciąż trwa, a mnie chce się pić. Przyjaciółki poszły do kuchni. Barbara włączyła czajnik i zajrzała do lodówki. Była zupełnie pusta. Jak to mówią, mysz się powiesiła. Potem otworzyła zamrażarkę i ucieszyła się. Chcesz pierogi? Zapytała przyjaciółkę. Jestem gotowa przerzuć je na surowo. Jasne, odparła Amalia, wzięła ze stołu kartkę i podała ją Barbarze. Nadal nie widziałyśmy, co to jest. No to patrz, powiedziała Barbara i postawiła garnek z wodą na ogniu. Amalia rozwinęła kartkę, była to notatka, i zaczęła czytać. Barbaro, przepraszam, bardzo cię przepraszam. Wtedy na autostradzie zrozumiałem, jakim byłem głupcem i jak bardzo mi na tobie zależało. Proszę, daj mi szansę ci to wynagrodzić. Wiem, że nie jesteś przyzwyczajony do dzwonienia jako pierwszy, ale zaryzykuję zostawienie mojego numeru. Twój Błażej. Barbara stała i z zapartym tchem słuchała, jak jej przyjaciółka czyta liścik. Łzy mimowolnie popłynęły jej po policzkach i spadły na piersi. Nawet ich nie otarła. Amalia wstała, wzięła chusteczkę i podeszła do przyjaciółki. No, już wystarczy. Amalia otarła łzy, jeszcze nie płakała. Zadzwoń, nie zadzwonię. Barbara trochę doszła do siebie. Nie zadzwonię o pierwszej w nocy, zadzwonię rano, przed pracą. Zjedzmy i chodźmy spać. Jutro pójdziesz do pracy, a ja zajmę się walizkami. Rozpakuję jedną, spakuję pozostałe, poukładam pamiątki na półkach.
– powiedziała Amalia. Dziewczyny zjadły i poszły do swoich pokoi. Barbara długo leżała, wpatrując się w sufit. Ta notatka była najlepszą kontynuacją jej snu. Nie mogła doczekać się ranka, by zadzwonić do Błażeja, ale nie wiedziała, co mu powiedzieć. Zadzwonił budzik. Barbara ledwo się obudziła po prawie nieprzespanej nocy. Nie miała ochoty na śniadanie. Umyła się i wyszła po cichu, żeby nie obudzić przyjaciółki. W drodze do pracy wybrała numer z karteczki. Dzień dobry. Barbara usłyszała w słuchawce znajomy głos. Dzień dobry, odpowiedziała. Dziękuję za telefon, powiedział Błażej. Wybacz mi, wróciłeś już z podróży? Idziesz dzisiaj do pracy? Tak, wczoraj. Już jadę. Barbara nie powiedziała ani jednego dodatkowego słowa. Odpowiadała tylko na pytania. Mogę cię dziś odebrać z pracy? Zapytał. Tak, możesz. Barbara odpowiedziała. Dziękuję, powiedział Błażej. Do zobaczenia później. Do zobaczenia. Odpowiedziała Barbara i rozłączyła się. Kiedy wybrała jego numer, chciała powiedzieć mu tyle rzeczy, ale w końcu prawie zamilkła. Znowu była zła na siebie, że nie nauczyła się mówić tego, co myśli. Pracowała na swojej zmianie niemal automatycznie. Jej myśli nie były zajęte liczbami i asortymentem towarów. Po pracy wyszła z supermarketu i od razu zobaczyła Błażeja z ogromnym bukietem róż. Chciała do niego podbiec, przytulić i pocałować, ale najpierw musiała usłyszeć jego wymówkę. Przyjmiesz ten bukiet? Zapytał Błażej i wręczył jej kwiaty. Chodź. Barbara przyjęła bukiet. Zarezerwowałem nam stolik w restauracji, powiedział Błażej. Chciałabyś zjeść ze mną kolację? Proszę bardzo. Barbara nie mogła powiedzieć nic więcej. Restauracja była bardzo piękna. Pierwszy raz jadła kolację w takim miejscu. Stół był gustownie nakryty. Usiedli w najdalszym kącie sali restauracyjnej za małym parawanem. Nie chciałem, żeby ktoś nam przeszkadzał, więc wybrałem to miejsce, powiedział Błażej. Chcesz szampana? Tak, odpowiedziała Barbara. Błażej gestem wskazał na kelnera. Dwie sałatki, francuskie mięso, szampan i owoce. Zamówił i spojrzał pytająco na Barbarę. Nie przeszkadza ci takie zamówienie? Zdecydowałem się bez pytania. Nie mam nic przeciwko. Barbara odpowiedziała. Nie masz w zwyczaju decydować za wszystkich. Przeprosiłem. Winę powiedział Błażej. Co mamy? Nie zachowujemy. Co stracimy? Płaczemy. Mądry człowiek wymyślił takie stwierdzenie. W życiu zazwyczaj tak jest, powiedziała Barbara. Ale utracone zaufanie bardzo trudno odzyskać. Wiem, odpowiedział Błażej. Dlatego przyszedłem prosić, żebyś dała mi jeszcze jedną szansę. Padł rozkaz i Barbara nie zdążyła mu odpowiedzieć. W milczeniu wypili szampana i zjedli małą przekąskę. Błażej nalał drugi kieliszek, po czym postanowiła wznieść toast, aby każdy w życiu mógł dostać drugą szansę. Piękny toast. Za to tylko do dna, powiedział Błażej i natychmiast opróżnił kieliszek. Barbara zrobiła to samo. Już czuła obecność stopni w swoim ciele. Natychmiast jakoś się rozluźniła i chciała objąć byłego męża. Uznała jednak, że zgoda na wyjście do restauracji to bardzo szykowny prezent z jej strony. Zabierz mnie do domu, poprosiła. Mieszka teraz u mnie przyjaciółka. Nie mogę jej zaprosić do siebie. Za 5 dni ma samolot. W takim razie przyjedź. Porozmawiamy w domu. Teraz chcę iść do domu i spać. Błażej odprowadził Barbarę do domu i pocałował ją w policzek jak nastolatek z obawami, mówiąc, że na pewno wróci za 5 dni. W domu Amalia z niecierpliwością czekała na powrót przyjaciółki. Była ciekawa, co nastąpiło po telefonie na numer z notatki. Widząc swoją przyjaciółkę lekko pijaną i z ogromnym bukietem róż, od razu wszystko zrozumiała. Pogodziliście się? Zapytała. To gdzie w takim razie jest Błażej? Pogodził się. Przyjdzie, jak będziesz wyjeżdżać. Nie odtrącę najlepszego przyjaciela. Niech chwilę pocierpi i się zastanowi. Chociaż bardzo chciałam go zaprosić, powiedziała Barbara. Cóż, chciałabyś, powiedziała Amalia. Zostałabym w hotelu, dopóki nie wyjadę. Nie przychodzisz tu wystarczająco często. Chcę spędzić ten czas z tobą. Nie wiemy, kiedy znów się zobaczymy, powiedziała Barbara. Będę przyjeżdżać co roku o tej samej porze i będziemy podróżować do historycznych miejsc w Rosji i za granicą, powiedziała Amalia i przytuliła swoją przyjaciółkę. 5 dni minęło niepostrzeżenie. Amalia znów wyjechała za granicę. Barbara musiała wrócić z pracy do swojego samotnego domu. Czuła się pusta po wyjeździe przyjaciółki.
Kiedy wróciła do domu, usiadła w fotelu i poczuła smutek. Z zamyślenia wyrwał ją dzwonek do drzwi. W progu ponownie stanął Błażej, z bukietem storczyków w jednej ręce i dużą torbą w drugiej. – Dobry wieczór – powiedział. – Pozwolenie na wejście? – Weź kwiaty, proszę. Barbara wzięła bukiet i odsunęła się od drzwi, wpuszczając Błażeja. Był taki sam jak wtedy, gdy spotkali się po raz pierwszy. Bardzo chciała, żeby już nigdy się nie zmienił. Nigdy więcej. Tak bardzo go kochała i bała się, że znów może go stracić. Błażej poszedł do kuchni. Przyniosłem szampana, owoce i mnóstwo słodyczy. Zjedzmy romantyczną kolację. Jeśli to nie kłopot, załóż sukienkę, powiedział. Błażej był w koszuli i obcisłych spodniach, a ona w dżinsach z podkoszulkiem. Rzeczywiście, jakoś nie pasowało to do romantycznej scenerii. Zostawiając go w kuchni, Barbara poszła do swojego pokoju i założyła sukienkę, którą dostała od koleżanki po wypadzie do klubu. Gdy wróciła, zauważyła, że jej stół kuchenny jest zastawiony tak samo jak stół w restauracji, a do tego świecami. Błażej nie mógł oderwać wzroku od Barbary. Kochanie. Odwrócił się do niej, przyklęknął i wyjął z kieszeni pudełeczko z pierścionkiem. Wyjdziesz za mnie? Jeszcze raz. Obiecuję, że teraz będzie inaczej. Barbara zakryła twarz dłońmi ze zdziwienia. Nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Tak, odpowiedziała, roniąc łzy szczęścia. Błażej włożył jej pierścionek na palec i mocno przytulił do siebie. Barbara zrozumiała sens tego uścisku. Już nigdy jej nie opuści. Żyli długo i szczęśliwie. Mieli dzieci ku wielkiej radości Barbary, jak to czasem bywa. Pierwszy naleśnik, jak mówią, zawsze jest naleśnikiem.